nie robić, nie mieć zmartwień, za pieniądze ludzi żyć. I w budynku, aż pod chmury, gadać, śpiewać, wino pić. Nic nie robić, mieć nałogi, żebrać kasę skąd się da. Molestować, świat rabować, dobry panie pozwól nam. Jadą wierni z daleka, proboszcz tęskni już czeka. O mój Boże łaskawy, dałeś biznes nam klawy. Jadą wierni z daleka, o dziewiątej msza czeka. Mój biskupie łaskawy, przenieś mnie z tej Warszawy. O tak, 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 przenieś mnie z tej Warszawy. Cześć, witam was moi drodzy. Dzisiaj święto katolików, Boże Ciałko, a ja, korzystając z okazji, bo jak zauważyliście, no dawno nie wbijałem przysłowiowej szpilki naszemu kościółkowi, więc z okazji tego święta będę na tyle chamski i bezczelny, że dzisiaj powiem parę słów na temat kościółka. I tutaj od razu chcę zaznaczyć, że nie chcę obrażać osób, które wierzą w Boga, są katolikami. Wszystkie te tutaj moje uwagi, przemyślenia są, może inaczej, tyczą się właśnie samego kościoła, zakłamania, obłudy hierarchów, przepraszam. Także jeśli ktoś się poczuje urażony, z góry przepraszam. Nie ignoruj tego. Ktokolwiek dotknie dziś tego obrazu i napisze amen, otrzyma najlepszą wiadomość w swoim życiu. To całe Boże Ciało to kolejny skradziony obrządek naszych pradziadów, bo zanim zmuszono nas do bycia katolikami, byliśmy Słowianami i cały czas zawsze powtarzam to, że pora wrócić do naszych prawdziwych korzeni, do naszych prawdziwych wierzeń, nie tych narzuconych ogniem i mieczem. To dzisiejsze święto Bożego Ciała zostało, jak większość pradawnych pogańskich świąt, przewłaszczone przez Kościół i zmienione na święto katolickie. Za dawnych czasów związane było ściśle z naturalnym pojawianiem związku człowieka z przyrodą. Było tak silnym rytuałem, że Kościół został zmuszony do zagarnięcia go, tak jak wielu naszych pradziadów, zwyczajów, obrządków, świąt. A skąd się wzięła procesja, ten pochód Bożego Ciała, czyli obrzędów, obchodów sioła, wisi, miast, taczka, okułu i grodu. Z czysto pogańskiego obrzędu zamykania zaczarowanego kręgu przy dźwiękach dzwonków pozostało to u katolików, jak zauważyliście. Kołatek, bębenków, piszczałek, kadzeniu dymem z ziół. No, to też akurat sobie katolicy przywłaszczyli. Spodobały im się dymek z zioła. No i oczywiście wysypywaniu drogi kwiatami poświęconymi każdy rodzaj innemu domu boskiemu, że tak to ujmę. Thank you.
oczywiście posypywanie drogi płatkami kwiatów zostało to do dzisiaj. Niesiono także w orszaku figury bogów malowane lub rzeźbione, albo kukły z naturalnych surowców, takich jak witek, łus, sznur czy lnianego płótna. Tę, która królowała w poprzednim okresie i nową, która miała zacząć królowanie. Tutaj też można powiedzieć, że pozostało to u katolików pod postacią niesienia figur i obrazów świętych. U naszych praojców kukłę odchodzącego bóstwa pory roku, miesiąca palono, a nową ustawiano w harmie lub pod drzwiami zapisu lub w środku wsi. Czar chroni siodło i mieszkańców przed siłami ciemności. Cztery ołtarze są poświęcone czterem bogom Kiru, czyli tak, pór roku, pór czasu, stron świata oraz kierunków wzrostu i obumierania. Jest to typowe święto przyrody i Matki Ziemi, które my, Polacy, my, poganie, obchodziliśmy co najmniej od kilkunastu tysięcy lat. A nie od jakiegoś wydziwiaczonego 1252 roku, który potem jakoś okazał się rokiem 1317. No a tak naprawdę potem okazał się rokiem 1420 w Polsce. Czyli świętem, które narzucono Polakom. Starosłowiański obchód czterech ołtarzy zaczynał okres świąt związanych z płodnością ludzi i przyrody. Był to czas już po wiosennych pracach polowych, ale przed żniwami. Rytuał ten miał zapewnić pomyślne zbiory. Kościół świętego Tomasza na Ursynowie, Boże Ciało. I widzimy tutaj młodzież pogańską, która sobie gra w piłkę. Warto o tym wiedzieć, że takie rzeczy na Ursynowie się dzieją. W roku 2013 w samo Boże Ciało. Słowa Ewangelii według świętego Jana. O, proszę bardzo. Tutaj poganie atakują. A tutaj jest śpiewana Ewangelia. Jezus podniósł przy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za ty. Także chrześcijaństwo się broni, a poganie atakują. Kumulacją tego wszystkiego było święto stada, po którym pozostała dziś noc kapuły, o której pewnie słyszeliście. Kierowana już wybitnie na kult ludzkiej płodności. Wszystko więc kręciło się wokół czczenia natury, cielesności, przepraszam, człowieka, a nie teologicznego ciałka Bożego. I to tyle z historii, moi drodzy. No, kolejne święto, zresztą czego ten Kościół katolicki nie ukradł, czego nie przeinaczył, to by tutaj można było wymieniać bardzo długo. Tak naprawdę, według mnie osobiście, największym zagrożeniem dla wiary w Boga są ci,
którzy przyznali sobie prawo do głoszenia Jego słowa. No i nie ukrywajmy, nieźle sobie z tego żyją już od ponad 2000 lat. Po prostu wymyślili świetny, świetny biznes. I nie obrażając tutaj nikogo, bo nie to jest moim zamiarem naprawdę. Według mnie osobiście katolik to taki niewolnik kleru, istota uległa i poniżona. Klękająca na polecenie, podejrzanie wyglądającego faceta, głoszącego brednie w tym swoim, o tym tak zwanym swoim Bogu. Stworze wymyślonym w epoce brązu na Bliskim Wschodzie, celem manipulowania zabobonnym i niepiśmiennym ludem. Oraz o tak zwanym Zbawicielu, który to najbardziej fanatycznym wyznawcom objawia się nawet, nie wiem, w świątecznym bigosie. Taki katomaniak jest odporny na wszelkie logiczne argumenty przeciw dziecinnym, absurdalnym i ideologicznym wierzeniom swojej jedynej słusznej wiary. Gotów zginąć za swojego urojonego bożka i oddać na tacę ostatni grosz samemu głodując. No taka jest rzeczywistość, no i nie oszukujmy się. Taki prawdziwy polski katolik to jest, z tego co zauważyłem, jest typowym pozorantem, walczący o symbole, zamiast skupić się na miłości, szacunku, tolerancji, empatii do innych, cech, które powinny mu tak naprawdę przyświecać. Ktoś, kto podchodzi do kapłana z wiarą, tak jak pan to zrobił i tak jak pan to wie, no, całuje dłonie kapłańskie, nie dlatego, że to są moje dłonie, Tomasza, Józefa, czy tam jeszcze jakiegoś innego kapłana, tylko w tym momencie całuje dłonie Chrystusa, bo kapłan to jest drugi Chrystus, alter Chrystus, tak jest z łaciny. I powiem wam tak, jedną z pierwszych rzeczy, o której dowiedziałem się o Bogu, było to, że On zawsze, ale to zawsze potrzebuje pieniędzy. Zwróćcie uwagę, że On niby rzekomo mnie bardzo kocha, mnie, ciebie, a ja jestem mu bardzo potrzebny, czy ty jesteś mu bardzo potrzebny do tego, by mu dawać pieniądze, bo bez nich ta jego cała opowieść po prostu się zawali. I powiem wam, że dziwi mnie to, że potrafił stworzyć wszechświat, a nie może sobie wyczarować, nie wiem, złotej karty Mastercard do bankomatu, by mieć kasy w brud. No troszkę to się, powiem wam, nie klei. I powiem wam, że nie wiem jak wy, nie będę się za kogoś wypowiadał, ale ja osobiście jakoś nie spotkałem ani jednego katolika, który mówi na przykład: sami utrzymamy nasz kościół, sami utrzymamy naszych duchownych, nie potrzebujemy na przykład żadnego funduszu kościelnego. I tutaj nie, żaden tak nie powie, bo pasożytowanie to fundament każdej religii, a tej właśnie katolickiej w szczególności. Im wiecznie mało, im wiecznie się należy, oni wiecznie chcą, potrzebują, muszą mieć. Według mnie osobiście te całe chrześcijańskie przykazania nie czynią człowieka moralnym. Weźmy tutaj pierwszy z brzegu przykład przykazania Bożego, chyba tak to się mówi. Nie zabijaj. Chrześcijanie wymordowali miliony ludzi. Nie kradnij. Kościół kradnie, kradł i nadal będzie kradł. Nie cudzołóż. Robili to od zawsze, robią to nadal. No i co gorsza, moi drodzy, spowiadają się z tego i dostają rozgrzeszenia. To jest najbardziej chyba niemoralne w tym wszystkim. Żadna religia nie daje moralności.
daje ją jedynie człowieczeństwo, nie religia. Bo nie potrzeba religii do tego, by być moralnym, uczciwym, w porządku do drugiej osoby. Takie jest moje rozumowanie. No ale już kończąc powoli, moi drodzy, mam też dobre wiadomości dla szanownych współobywateli katolików. Tutaj diecezja sosnowiecka udzieliła dyspensy na spożywanie mięska. No, łaskawcy, niemiłosierni, mam nadzieję, że będziecie im bardzo za to wdzięczni. Pokażę wam za chwilę mapkę, gdzie wolno jeść mięso, a gdzie nie wolno. I ją sobie przyswójcie, bo no, zgodnie z nakazami Kościoła, jutro piątek, piąteczek, piątunio, nie ma grillowania w tych rejonach Polski. Także, szanowny katoliku, jeśli Kościół zabrania, nie ma grillowania, nie ma piweczka, nie ma imprezowania, jest post do cholery. I tutaj macie mapkę, żeby potem nie było tłumaczeń, bo ja nie wiedziałem, bo ja myślałem, że mogę. Ale chciałem też zaznaczyć, że kiełbaskę z grilla w ten piątek, no, co niektórzy będą mogli zjeść i nie pójdą do piekła. Co jest chyba bardzo radosną nowiną na dzień dzisiejszy. No ale też uważajcie, bo tutaj już Andrzej jeden z prywatnych samolotów wypożyczył księdzu, który sprawdza, gdzie będziecie grillować. No i tutaj jest warunek, moi drodzy. Warunek, że będzie to grill lokalny, a nie na wyjeździe w bardziej jakimś ortodoksyjnym terenie. To musicie wziąć pod uwagę, bo tu wam kościółek, skromni, biedni biskupi mówią, gdzie możecie jeść, gdzie nie możecie jeść, co możecie jeść i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co, tak troszeczkę odrobinkę odbiegnę od tematu. Się tak zastanawiałem i się zastanawiam, może mi ktoś, nie wiem, z widzów, który jest katolikiem, wierzącym, i tu mówię bez złośliwości, tylko mnie to bardzo nurtuje jedno pytanie. Osoby, które w piątek nie jedzą mięsa, bo jest post, bo tak nakazuje Kościół i tak dalej. Czy te osoby też no, nie uprawiały seksu przed ślubem kościelnym? No bo skoro nie jedzą mięsa w piątek, bo to grzech, uprawianie seksu też jest grzechem, prawda? I tutaj właśnie moje pytanie stąd się bierze. No chyba, że nie wiem, te osoby tak bardzo potrzebowały seksu. Nie wnikam, to jest normalna natura, potrzeby. Tylko czy się aż tak narażały, żeby być napiętnowane, no nie przestrzegając boskich przykazań. Moi drodzy, i teraz pozwólcie, że to wszystko podsumuję na swój własny sposób. Moi kochani, gdy Irlandia, tak w przenośni to ujmę, odrąbała Kościół i kler od państwa, szybko stała się przyjaznym, rozwijającym się, bogacącym się krajem. I trwa w rozliczeniu i karaniu, w karaniu tych kłamliwych dewiantów w tych haftowanych szmatkach. Gdy polski klecha molestuje lub gwałci, wciąż jest pewny bezkarności lub przedawnienia. Powiem wam tak, żeby tego nie przeciągać w nieskończoność. Polska jest krajem świeckim i gadanie, że jest katolickim czy wyznaniowym, jest kompletną bzdurą. I tutaj obecny rząd powinien wypowiedzieć konkordat, znieść przywileje podatkowe dla Kościoła, likwidację funduszu kościelnego, wyprowadzenie religii ze szkół, ochronę świeckości szkół, szpitali, urzędów.
zaprzestanie opłacania kapelanów ze środków publicznych. Watykan jest na tyle bogaty, na tyle ma kasy, że może to utrzymywać sam. Bo czemu ja, jako osoba niewierząca, mam utrzymywać przedstawiciela państwa Watykan w moim kraju? Jak to powiedział klasyk, co tu się zgadzam, jestem Polakiem, mam opolskie obowiązki. Nie jestem Watykańczykiem, jestem Polakiem. I na koniec pozwólcie, że jeszcze przedstawię wam ogłoszenia parafialne. Moi drodzy, w zeszłą niedzielę fajnie nam się rozmawiało, fajnie braliście udział w tym czacie na żywo, więc mam dla was propozycję taką. Zróbmy to cyklicznie, co niedzielę o 18:00 wrzucę jako premierę mój materiał, podczas którego będziemy mogli sobie porozmawiać. I jeśli będziecie mieli czas, ochotę, serdecznie was zapraszam. W każdą niedzielę o 18:00 będzie czat na żywo przez czas trwania mojego materiału. Będziemy mieli okazję sobie porozmawiać, pośmiać się, pożartować, podyskutować. A jak się będzie to rozwijało, być może wrócę do live'ów. Wcześniej tutaj ci moi najstarsi widzowie, którzy są ze mną od początku, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Wiedzą, o czym mówię. Prowadziłem live'a, rozmawialiśmy godzinami na żywo. Wygłupialiśmy się, bardzo, bardzo fajnie spędzony czas. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie moja propozycja jest taka, żeby właśnie co niedzielę o 18:00 pod czat na żywo podczas trwania filmiku. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam, jeśli wam pozwoli czas, i będziecie mieli ochotę porozmawiać, podyskutować, pośmiać się, powymieniać poglądy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam. Ja was zapraszam w niedzielę, bo jutro nie ma szansy, żebym zrobił materiał. W sobotę tym bardziej, bo pracy mam pod kokardę. Ale w niedzielę na pewno będzie na moim drugim kanale nowy vlog, nowy materiał, jeśli ktoś tam sobie lubi to pooglądać. I o 18:00 nowy filmik i czat na żywo, na który jeszcze raz serdecznie zapraszam. To dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, bo zapominam, za wspieranie mnie. Naprawdę to wszystko doceniam. Wszystkim bardzo dziękuję. I do zobaczenia w niedzielę o 18:00. Trzymajcie się. Cześć. I started to question all this stupid hat shit when I was a kid. When I was a kid, I was a Catholic. At least until I reached the age of reason, okay? So, I was a Catholic. I was a Catholic for about two and a half years, something like that. And during that time, one of the things they told us was that if a boy or a man went into a church, he had to remove his hat in order to honor the presence of God. But they had already told me that God was everywhere. So I used to wonder, well, if God is everywhere, why would you even own a hat? Why not show your respect? Don't even buy a fucking hat. And just to confuse things further, they told the women exactly the opposite. Catholic women and girls had to cover their heads when they went into church. Same as in certain temples, Jewish men have to cover their heads in those temples. In those same temples, Jewish women not allowed to cover their heads. So try to figure this shit out. Catholic men and Jewish women, no hats. Catholic women and Jewish men, hats. Somebody's got the whole thing totally fucking backwards, don't you think? And what is this religious fascination with headgear? Every religion's got a different fucking hat.
Do you ever notice that? The Hindus have a turban, the Sikhs have a tall white turban, Jews have a yarmulke, the Muslims have the keffiyeh, the bishop has a pointy hat on one day and a round hat on another day, cardinal has a red hat, pope has a... Why? Everybody's got a fucking hat. One group takes them off, the other group puts them on. Personally, I would never want to be a member of any group where you either have to wear a hat or you can't wear a hat. I think... I think all religions should have one rule and one rule only. Hats optional. That's all you need to run a really good religion. Here's another one of these civic customs. Swearing on the Bible. You understand that shit? They tell you to raise your right hand, place your left hand on the Bible. Does this stuff really matter? Which hand? Does God really give a fuck about details like this? Suppose you put your right hand in the Bible, you raise your left hand. Would that count? Or would God say, sorry, wrong hand, try again? And what? Why does one hand have to be raised? What is the magic in this gesture? This seems like some sort of a primitive voodoo mojo shtick. Why not put your left hand on the Bible, let your right hand hang down by your side? It's more natural. Or put it in your pocket. Remember what your mother used to say? Don't put your hands in your pockets. Does she know something we don't know? Is this hand shit really important? Well, let's get back to the Bible, America's favorite national theatrical prop. Suppose the Bible they hand you to swear on is upside down, or backward, or both, and you swear to tell the truth on an upside down backward Bible. Would that count? Suppose the Bible they hand you is an old Bible and half the pages are missing. Suppose all they have is a Chinese Bible in an American court, or a Braille Bible and you're not blind. Suppose they hand you an upside down backward Chinese Braille Bible with half the pages missing. At what point does all of this stuff just break down and become just a lot of stupid shit that somebody made up? They fucking made it up, folks. It's make-believe. It's make-believe. Now, all right. Okay. Let's leave the Bible aside. We'll get back to the science fiction reading later.